Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem chciałam Wam omówić przykładowy egzamin, pytania egzaminacyjne z przedmiotu ekonometrii i prognozowania, a dotyczące wykładu prowadzonego przez Pawła Kufla z WSB Toruń, Bydgoszcz. I jeżeli chodzi o sam zestaw, taki powiedzmy nierozwiązany, ma następującą postać. Mamy jakieś, powiedzmy, okno z gotowym modelem z programu Gredl i mamy konkretne pytania, zadania, pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. Każde ma określoną liczbę punktów i polecenie. Łącznie mamy do rozwiązania szereg, powiedzmy, jeśli chodzi już o część, powiedzmy, sposobu rozwiązywania poszczególnych zadań z tego egzaminu przykładowego, musimy zwrócić uwagę na początek na okno z naszym przykładowym modelem. Tu mamy wymienione zmienne, które będą budowały model dla zysku. W kolejnej kolumnie mamy podane współczynniki, czyli oszacowane parametry strukturalne stojące przy konkretnych zmiennych. Czym jest kolumna bunt standardowy? W tym projekcie akurat nie ma to zastosowania. Tak samo statystyka test studenta. Mówiąc wprost, oczywiście, że możecie zajrzeć na inne moje filmy, gdzie od początku do końca tłumaczę takie okna z przykładowymi modelami. W tym konkretnym omawiam zadania dla WSB i faktycznie zastosowanie mają te wartości P, które są tutaj podane dla konkretnych zmiennych objaśniających. Sam zapis, że to jest E minus 13, oznacza, że to jest ta liczba, która jest przed tym zapisem, jest przemnożona razy 10 do minus 13, albo, czyli liczba krańcowo niska, albo że 4,01 jest przemnożone razy 10 do minus 15. Liczby te są krańcowo niskie, ale dodatnie. Wtedy pojawiają się dwie lub nawet trzy gwiazdki. Im więcej gwiazdek, tym lepiej. Z tego okna modelu przyda nam się jeszcze, ile wynosi współczynnik determinacji R kwadrat, ile wynosi średnia zysku, ile wynosi błąd standardowy reszt oraz wartość P dla testu F. Należy jednocześnie przy tym zauważyć, że podana statystyka Darbina H to nie jest statystyka Darbina Watsona typowa do autokorelacji z dwoma wartościami krytycznymi. Autor tego zestawu szczerze chyba pomylił się, popełnił błąd i nie umieścił dodatkowej informacji, ile wynosi ta statystyka Darbina Watsona. Na pewno musimy zwrócić uwagę, że mamy dane kwartalne, że mamy 39 obserwacji w modelu, a współczynnik autokorelacji reszt rzędu pierwszego wynosi minus 0,043. Jest to wynik niski i potem dalej będziemy go komentować. Pierwsze, co musimy tutaj zrobić w ramach pierwszego zadania, jest zapisać równanie modelu empirycznego powyższego modelu. Generalnie chodzi o to, że musimy napisać, że na zysk wpływają wszystkie zmienne, które tutaj mamy wymienione wraz z ich współczynnikami. Czyli wyraz stały plus współczynnik przy materiałach razy materiały, współczynnik przy płacach razy płace i tak dalej. Mamy to tutaj zapisane. Jeżeli chodzi o zadanie drugie, które mówi o tym, że mamy zapisać hipotezę modelową powyższego modelu, no to ja nie do końca byłam pewna i co autor miał na myśli. Po pierwsze, można by było przyjąć, że hipoteza modelowa miała uwzględniać tylko te zmienne, które faktycznie były w tym modelu dla zysku. Ale typowo w projekcie na zaliczenie musicie wypisać wszystkie zmienne poprzez produkcję, jej opóźnienie, materiały i ich opóźnienie, płace. Jak widzicie, reklamę, bieżącą reklamę sprzed okresu, sprzedaż, sprzed okresu, zysk, zmiennoczasowo time i jaki element sezonowości kwartalnej. Która wersja jest poprawna, to już musicie ustalić wśród znajomych. Jeżeli teraz kolejne polecenie mówi o tym,
że mamy zinterpretować oceny parametrów strukturalnych dla podanych zmiennych, a nie ma ich podanych, to albo wymieniacie sobie dwie przykładowe, takie, że jak ja tutaj, jedna jest z wartością dodatnią, czy przepraszam, ujemną, tutaj powoduje spadek zysku, drugi powoduje wzrost zysku, jedna jest z okresu bieżącego, inna jest z okresu opóźnionego. Można tak zrobić, czyli dwie zmienne przykładowe, lub po prostu zinterpretować każdą, jeżeli nie jest wymienione, które konkretnie macie zinterpretować. W przypadku, gdy przy materiałach nieopóźnionych jest minus 0,35, możemy powiedzieć, że wzrost kosztów materiałowych o 1000 zł, bo taka była jednostka kosztów materiałowych, spowoduje to spadek, bo wynik jest na minusie, zysku w przedsiębiorstwie przeciętnie o ten wynik, ale co ważne, dopisujemy przy pozostałych czynnikach niezmienionych. Gdy przy zmiennej zysk T-1, czyli przy zysku z poprzedniego kwartału, mamy wynik na plusie 0,145, możemy powiedzieć, że wzrost zysku o 1000 zł, bo taka jest jednostka w tym zadaniu, w kwartale poprzedzającym spowoduje wzrost bieżącego zysku przeciętnie o tyle a tyle tysięcy złotych i co ważne, znowu przy pozostałych czynnikach niezmienionych. A ta wartość bierze się oczywiście ze współczynnika kierunkowego, tutaj tego oszacowanego parametru strukturalnego stojącego przy zmiennej zysk z kwartału wcześniejszego. Jeżeli kolejny element to jest polecenie na podstawie poniższych obliczeń, proszę zinterpretować parametry dotyczące zmiennych sezonowych. I mamy podane już gotowe z góry obliczenia oczyszczonego wskaźnika sezonowości na kwartał czwarty, pierwszy, drugi i trzeci. Zasada jest generalnie taka, że jeżeli dany wskaźnik sezonowości jest na plusie, oznacza, że to będzie wynik wyższy w danym kwartale od wyniku wynikającego z linii trendu. Jeżeli wynik jest na minusie, oznacza to, że to jest wynik przeciętnie od tej linii trendu niższe. Aha, od średniego zysku. Dobra, czyli tak, w pierwszym kwartale powiemy, że zysk jest wyższy. Dlaczego wyższy? Bo plus 43, czyli jest wyższy od średniego zysku o 43,524 tysiąca złotych. W drugim kwartale mówimy, że już jest niższy, bo wynik tego oczyszczonego wskaźnika na drugi kwartał jest ujemny. W trzecim kwartale znowu jest niższy, bo wynik dla trzeciego kwartału jest minus 39 po przecinku, a w czwartym kwartale mamy z powrotem wyższy o ileś od średniego zysku w przedsiębiorstwie. Zawsze pamiętamy, że w tym zadaniu jednostką jest tysiące, czy są tysiące złotych. Jeżeli polecenie kolejne mówi o interpretacji błędu standardowego reszt i współczynnika zmienności resztowej, to musimy się cofnąć do okna z głównym modelem i przeczytać, że błąd standardowy reszt wynosił 6,661 po przecinku, a średnia arytmetyczna zmiennej zależnej 73,411. Te dwie informacje są nam bardzo potrzebne, bo na początek musimy napisać, że rzeczywiste wartości zysku różnią się od ich wartości teoretycznych przeciętnie o ten wynik. To jest oczywiście interpretacja samego błędu standardowego reszt, co faktycznie stanowi 9,07 średniego, czyli 0,7% średniego poziomu zysku w tym przedsiębiorstwie. Ten wynik powstał przez podzielenie błędu standardowego reszt przez średnią Y z okna głównego modelu. Jeżeli mamy polecenie takie, że mamy tylko zinterpretować błąd standardowy reszt, to wystarczy, aha, a potem współczynnika determinacji, no to możemy się w przypadku błędu standardowego reszt zamknąć na tym obliczeniu tutaj zaznaczonym kolorem czarnym. Możemy też napisać wszystko, to jest nie będzie to na pewno błędem. A jeżeli mamy zinterpretować błąd standardowy reszt,
to on jest tutaj w tym oknie modelu podany. Wynosi 97,6092%. W tym momencie powiemy, że przy zaokrągleniu, że tyle a tyle procent całkowitej zmienności zysku w tym przedsiębiorstwie zostało wyjaśnione zmiennością tych wszystkich zmiennych w modelu, czyli w takim jakby uzupełniającym fragmencie tej zmienności ma ten udział zmienności ma charakter losowy. Jeżeli w poleceniu kolejnym, jakim jest wskazanie istotnych oraz nieistotnych zmiennych występujących w modelu oraz ich uzasadnienie poprzez test studenta, musimy na początek wypisać dwie hipotezy. Zerową, że dany parametr jest nieistotny, czyli matematycznie równy 0, a potem w hipotezie alternatywnej zaprzeczenie poprzedniej, czyli przyjęcie, że parametr strukturalny jest statystycznie istotny, czyli różny od zera. Jeżeli teraz dla wszystkich zmiennych, które mamy w modelu, wymienimy sobie wartość P, która gdzieś w zaokrągleniu wynosi odpowiednio, patrzymy, jak te liczby mają się do 5%. Tutaj nasze wartości P są podane. One możecie je zapisać jako 7,25 razy 10 do minus 13, albo tak jak Gretel wyrzuca, że to jest liczba mniejsza od tak niskiej liczby, jaka jest podana. Wówczas możemy podać interpretację, ponieważ wartości P dla powyższych czynników, czyli dla tych zmiennych, są na pewno niższe od 5%, to odrzucamy hipotezę zerową na korzyść alternatywnych, czyli wymienione zmienne statystycznie istotnie wpływają na zysk w przedsiębiorstwie. Jeżeli na kolejnym poleceniu mamy powiedzieć, że, czy powiedzmy sprawdzić, czy na podstawie koreologramu nasz proces resztowy cechuje losowość i mamy to wykonać za pomocą testu PACF, to musimy zauważyć, że na kolumnie PACF mamy tylko jedną wartość dla czwartego opóźnienia, która posiada dwie gwiazdki. Co to mi to daje? To, że przy 5% ta wartość będzie istotna statystycznie, czyli będę musiała ją uwzględnić. Na początek musimy zapisać hipotezy zerową i alternatywną. S jest od 1 do 8, bo tyle jest opóźnień i każda z takich hipotez oznacza, że autokorelacja rzędu 1, 2 aż do 8 jest nieistotna, a tutaj, że któraś z nich jednak jest istotna. Wartość krytyczna, jaką musimy tu brać pod uwagę, to jest z góry ustalone 1,96 przez pierwiastek z n, a n to liczba obserwacji w modelu początkowym, gdzie tu jest wymienione n jest 39. Gdy konkretnie sobie policzymy, że to jest 0,314, to my widzimy, że czwarta wartość przekracza tą wartość 0,314, czy co do plusa, czy do minusa, czyli generalnie co do wartości bezwzględnej. Musimy napisać taką formułkę, że ponieważ czwarta z wartości była wyższa od poziomu wartości krytycznej, tej podanej przez nas policzonej u góry, to z maksymalnym prawdopodobieństwem błędu wynoszącym 5% istnieją podstawy, aby odrzucić hipotezę zerową na rzecz hipotezy alternatywnej, czyli istotna jest autokorelacja rzędu czwartego i możemy stwierdzić, że reszty są nielosowe. Generalnie jakakolwiek by nie wyskoczyła nam autokorelacja reszt, to już w tym momencie na takie stwierdzenie możemy dokończyć i takie stwierdzenie tym, że reszty nie są losowe, bo autokorelacja wyklucza losowość reszt. Jeżeli teraz musimy zająć się jakby badaniem też autokorelacji, ale tylko rzędu pierwszego za pomocą testu Quinoyla, to raz zapisujemy brak autokorelacji reszt rzędu pierwszego, potem, że jednak występuje ta autokorelacja reszt rzędu pierwszego, jest istotna. Znowu mamy tego samego typu, co w teście PACF, wartość krytyczną i z okna głównego, gdzie był zapisany model,
przeczytamy autokorelację reszt RH0, czyli RO1, 0,043 co do wartości bezwzględnej. Plus, minus nie ma tutaj żadnego znaczenia i jeżeli ten wynik jest mniejszy od krytycznej, to możemy powiedzieć, że przy poziomie istotności 5% nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli możemy powiedzieć, że składnik losowy nie posiada istotnej autokorelacji reszt rzędu pierwszego. Jeżeli teraz mamy znowu przeprowadzić autokorelację reszt rzędu pierwszego, taką weryfikację, ale za pomocą testu Darbina-Watsona, to musimy na początek zapisać hipotezę zerową i alternatywną. Jeżeli zerowa jest zawsze stała i ona zapisuje RO1 równa się 0, to w hipotezie alternatywnej albo może być to znak mniejszy od 0, albo większy. Który z tych znaków zależy od naszego okna z głównym modelem? W tym zadaniu, tak jak już mówiłam na samym początku, osoba to sprawdzająca popełniła błąd, czy sprawdzająca, tworząca, bo nie podała, ile wynosi wartość statystyki Darbina-Watsona. Ani w pozostały, ani tutaj nie wyskakuje w tym miejscu, ani też nie jest jakby wyliczone małe okienko z pozycji testy. Test Darbina-Watsona w nawiasie wartość P. No, w tym momencie ja bym tego testu nie mogła przeprowadzić, ale jeżeli sobie powiedzmy byśmy przyjęli, że nasza statystyka Darbina-Watsona wynosi gdzieś takie staranne 2,296, to wtedy możemy powiedzieć, że przeliczamy DW jako 4 minus, bo wynik przekraczał tutaj ten dwójkę i ten wynik porównujemy do dwóch wartości krytycznych, które się szuka przy odpowiednich tablicach statystycznych Darbina-Watsona dla 39 obserwacji i 7 zmiennych w modelu. 39 obserwacji jest zapisanych w oknie głównym modelu, a po lewej stronie w kolumnie pierwszej wymienione jest, ile mamy zmiennych. Pamiętajmy, że konstans nie stanowi zmiennej. Jeżeli mamy dwie wartości krytyczne znalezione w tablicach Darbina-Watsona, to patrzymy, że nasz wynik nawet po przeliczeniu mieści się gdzieś pomiędzy wartością dolną i górną. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że na poziomie istotności 5% test nie rozstrzyga o występowaniu istotnej autokorelacji składnika losowego rzędu pierwszego. Jeżeli teraz chcemy przeprowadzić w kolejnym punkcie weryfikację istotności całego modelu, a nie tylko indywidualnie pojedynczych parametrów strukturalnych, teraz piszemy w hipotezie zerowej współczynnik determinacji równy 0, po tym, że jednak jest różny od 0, czyli jakiś istotny jest ten poziom współczynnika determinacji, a ten wynik to jest wartość P w teście F z głównego okna modelu. Jest tutaj podany wartość P dla testu F i mam podane, że to jest 2,59 razy 10 do minus 23. Taki wynik potrzeba porównać do znowu 5% jako poziomu istotności w modelu. Jeżeli wartość P jest mniejsza od poziomu istotności, to powiemy, że odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, a więc współczynnik R kwadrat, jak i cały model jest statystycznie istotny. W kolejnym zadaniu mamy zweryfikować jakość modelu na podstawie testów. Testów mamy tu kilka, jeżeli nie mylę, to mamy ich 7. Każdy z nich ma wymienioną nazwę testu, ma wymienioną hipotezę zerową, jakąś statystykę. Tutaj nie ma większego ona znaczenia, ale na końcu jest podana wartość P. I każdy z tych testów opiera się na tym, że musimy przepisać nazwę testu, jaka była hipoteza, a po osiągniętą wartość P porównać do 5%. I w zależności, jakie wyniki osiągamy, to taka będzie odpowiedź, czy hipoteza zerowa jest poprawna w tym momencie przy 5%, a może należałoby ją odrzucić przy tym poziomie istotności 5%. Więc mamy wykonać po kolei, tutaj wymienione są testy i po kolei
Test na nieliniowość kwadraty. Raz zakładamy, że zależność jest liniowa, a potem, że jednak jest wielomianowa, czyli po prostu mamy x do kwadratu, dlatego tak się mówi, potocznie na kwadraty. I cofamy się do testu na kwadraty. Na końcu jest napisana wartość p 0,062. Taki wynik jest w tym momencie wyższy od 5%, czyli nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli zależność jest liniowa. Podobnie postępujemy w teście na logarytmy. A więc w tym momencie raz zakładamy, że hipoteza jest zerowa, mówi o zależności liniowej, a w hipotezie alternatywnej, że zależność jest jednak potęgowa. Jeżeli patrzymy sobie na nasz rozpiskę, to tutaj wartość P jest 0,009. Tak podana wartość na pewno jest mniejsza od 5%, czyli powiemy, że jednak w tym teście istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli zależność jednak jest potęgowa. Jeżeli chcemy wykonać kolejny test wymagany przez nas, jest to test specyfikacji RESET, to w RESET, zwróćcie uwagę, hipoteza zerowa jest wymieniona, specyfikacja poprawna, a potem omawiamy, że specyfikacja jest jednak niepoprawna. I nasza wartość P jest wymieniona, oczywiście z okna modelu z testami, wynosi 0,304. I taki wynik na pewno przekracza 5%, a wówczas możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli że specyfikacja jest poprawna. Kolejnym testem, który należy tu wykonać, jest test normalności rozkładu reszt. Raz zapisujemy, że składnik klasowy ma rozkład normalny, potem, że jednak go nie ma. Wartość P. Oczywiście przepisujemy sobie z okna z głównym modelem, czy to jest z oknem z testami, 0,92. Ten wynik zdecydowanie przekracza 5%, czyli powiemy, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli składnik losowy ma rozkład normalny, bo tak brzmiała hipoteza zerowa. Zostaje nam jeszcze test na jednorodność wariancji, resztowej oczywiście, i raz zakładamy, że heteroskedastyczność reszta nie występuje, a potem jednak występuje. Wartość P bierzemy oczywiście z testu White'a na to heteroskedastyczność reszt, wynosi ona 0,238 i ten wynik na pewno przekracza 5%, czyli możemy powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli heteroskedastyczność reszt nie występuje. Ostatnim testem, który prawdopodobnie tutaj będziemy badać, jest efekt Arch. Raz zakładamy, że on nie występuje, potem, że występuje. Z okna z głównym modelem przeczytamy 0,694. Tyle wynosi wartość P w tym teście. Ona na pewno przekracza 5%, czyli powiemy, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli efekt Arch nie występuje, bo takiej hipotezy nie mogliśmy odrzucić. No jeszcze widzę, tutaj jeszcze jest test GUSUM, zapomniałam o nim. Raz w hipotezie zerowej mu zakładamy brak zmian w parametrach, a potem, że jednak te zmiany w parametrach występują. Wartość P, oczywiście znowu cofamy się, przepisana jest 653, przepraszam. I ten wynik 653 porównujemy do 5%, czyli powiemy, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli nie ma zmian w parametrach, bo tak wygląda hipoteza zerowa. Jeżeli chodzi o dwa pozostałe punkty dotyczące dopuszczalności i trafności prognoz i mamy wrzucone takie okno, trzeba dokonać obliczeń dla każdego z kwartałów, obliczyć błędy względne ex ante. Liczy się je zawsze w ten sposób, że błąd ex ante, który jest w jednostce zysku, czyli tysiącach złotych, dzielimy przez wartość prognozy. I zamieniamy sobie to na procent, także mamy te wyniki. Trzeba też policzyć błędy ex post bezwzględny, jak i względny.
Bezwzględne jest to różnica między zyskiem rzeczywistym a zyskiem prognozowanym. Wychodzą nam wyniki w tysiącach złotych, ale żeby dowiedzieć się, czy te zyski są procentowo niskie, czy też wysokie, my możemy podzielić jeszcze raz przez wartość rzeczywistą, która wyszła nam w tym modelu. W tym momencie, jeżeli chodzi o ocenę dopuszczalności, czyli ocenę błędów ex ante, widzimy, że do 5% mieści się tylko ten jeden błąd, a więc możemy powiedzieć, że błąd ex ante na ten pierwszy kwartał 2017 roku nie przekracza 5%, czyli na ten konkretny kwartał prognoza jest dopuszczalna. I patrząc na kolejny kwartał, ja widzę, że tu już zdecydowanie przekraczamy nasze 5% i dlatego piszemy. Ponieważ na ten drugi kwartał względny błąd ex ante przekracza wartość 5%, to prognoza na ten kwartał, jak i na kolejne kwartały, co jest bardzo ważne, te wszystkie prognozy są niedopuszczalne. W ex ante oceniamy dopuszczalność prognoz. Teraz jeśli chodzi o nasze względne błędy ex post, czyli ocenę trafności, widzimy, że do 5% mieści się błąd w pierwszym, jak i w czwartym kwartale. A więc możemy sobie powiedzieć, że w pierwszym i czwartym kwartale te błędy względne ex post były mniejsze od 5%, to możemy uznać te kwartały, prognozę na te kwartały możemy uznać za trafione. A w przypadku drugiego, jak i trzeciego kwartału możemy powiedzieć, że błędy względne ex post były większe niż 5%, a więc możemy powiedzieć, że te prognozy są nietrafione. My tutaj więcej już nic na tym zestawie nie zrobimy. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie. Zapraszam Was do kontaktu przez stronę internetową zadania-projekty.pl. Możecie też pisać do mnie na zadania-projekty@wp.pl. Gdybym miała możliwość, tylko odpiszę do Was. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Nie tylko z projektów WSB Bydgoszcz-Toruń. Jest wiele elementów, które mogą Wam się przydać w nauce i nie tylko z ekonometrii. Zapraszam serdecznie.